1 stycznia wspominamy błogosławionego Mariana Konopińskiego, męczennika. Marian urodził się 10 września 1907 roku w miejscowości Kluczewo na terenie diecezji poznańskiej. Jego ojciec był kowalem. Marian uczył się w szkołach niemieckich. Dopiero w 1919 roku mógł uczyć się w szkole polskiej. Maturę zdał z wyróżnieniem. Po niej wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, lecz wkrótce przeniósł się do Poznania i tam w 1932 roku przyjął święcenia kapłańskie. Na swoim obrazku prymicyjnym napisał: „Idźcie posłusznie drogą, którą was Bóg prowadzi”, a także: „Daj, o Boże, aby wszystkie dusze złączyły się w prawdzie, a serca w miłości”. Marian pracował w kilku poznańskich parafiach, słynął z pięknych kazań, a także z dobrego humoru i dowcipu. Studiował socjologię na Uniwersytecie w Poznaniu. Pomagał materialnie siostrom, które też studiowały w Poznaniu. 28 kwietnia 1939 roku został mianowany kapitanem rezerwy. 1 września 1939 roku zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego i jako kapelan przeszedł szlak bojowy z 15. Pułkiem Ułanów Poznańskich. Sprawował sakramenty święte, pocieszał żołnierzy, podnosił na duchu, a także pomagał lekarzowi wojskowemu. Po kapitulacji najpierw był internowany, a później aresztowany. Przebywał w kilku obozach niemieckich, aż ostatecznie osadzono go w obozie w Dachau. Spotkał tam wielu innych polskich kapłanów. Sam mężnie znosił udręki życia obozowego, nadludzką pracę, głód, poniżanie. 26 listopada 1942 roku wraz z 19 kapłanami poddano go eksperymentom pseudomedycznym. Marianowi wszczepiono bakterie ropotwórcze i leczono je lekami homeopatycznymi. Z tego powodu jego stan zdrowia szybko zaczął się pogarszać. Jeden ze współwięźniów dał o nim takie świadectwo. Ksiądz Marian był zjednoczony z Bogiem na modlitwie. Codziennie przez pierwsze dni odmawialiśmy różaniec w różnych intencjach, ale po kilku dniach nasilenia choroby i ten różaniec ustał. Modlitwa jego ograniczała się tylko do pobożnych westchnień i ofiarowania cierpień Bogu. Później ksiądz Marian już tylko powtarzał: „Niech się dzieje wola Boża”. Jeden ze współwięźniów, ksiądz Henryk Kaliszan, udzielił mu sakramentów świętych oraz przygotował na śmierć. Ksiądz Marian powiedział: „Do zobaczenia w niebie”. To były jego ostatnie słowa. 28 grudnia stracił przytomność, a zmarł 1 stycznia 1943 roku w wieku 36 lat. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej w Warszawie. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Marian aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.